Cześć, tu Iwona, witajcie ponownie na kanale Stylololo. Jakiś czas temu zadałam Wam pytanie, czy chcecie zobaczyć film o tym, co kupiłam pod wpływem innych ludzi z internetu. W sumie nie wiem, czy chcecie, czy nie, ale stwierdziłam, że mam ochotę taki film zrobić, bo mogę dzięki temu pokazać Wam nie tylko ubrania, oczywiście ubrania będą częścią tego filmu, ale też inne rzeczy. Będą to rzeczy, które kupiłam w ostatnim czasie, bo zobaczyłam je u różnych influencerów, że ich używają i tak dalej, albo że noszą. No i gdzieś tam te rzeczy siedziały mi w głowie, no i po prostu skończyła się tym, że je kupiłam. Jak zawsze na początku każdego filmu moja prośba, jeżeli Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Dajcie mi znać, czy łatwo jest na Was wpłynąć, jeżeli chodzi o właśnie zakupy pod wpływem innych ludzi z internetu, czy raczej jesteście odporne na takie rzeczy. No i jak zawsze zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału i jakiejkolwiek interakcji z kanałem, dlatego że pozwala mi to dotrzeć do większej ilości nowych osób. Zanim zacznę pokazywać Wam te rzeczy, to tytułem wstępu chciałam powiedzieć to, że ja jestem osobą, która jest bardzo odporna na reklamy, raczej reaguję, wiecie, im więcej daną reklamę widzę, tym bardziej mnie to wkurza, a nie przekonuje mnie, żeby coś kupić, i raczej jestem też odporna na polecenia z internetu, no ale generalnie są osoby, które gdzieś tam oglądam w internecie i którym w jakiś sposób ufam, bo oglądam je od lat, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że to są osoby, które są obce. Więc zawsze podchodzę z dystansem do tego i gdzieś tam nie daję się, wiecie, namawiać za bardzo. Ale faktem jest, że czasem pewne rzeczy, które widzę w internecie, wpływają na mnie. Najczęściej, wiecie, wynika to z tego, że sama czegoś takiego szukam, aczkolwiek czasem jest tak, że gdzieś tam pod wpływem tego, że widzę to w internecie, stwierdzam, że a może bym spróbowała. No i zacznę może od ubrań, jako że mój kanał jest zasadniczo głównie o modzie i o ubraniach. No i pierwsza rzecz, którą pokażę Wam, to są te jeansy, które mają tak zwaną barrel leg, czyli nogawkę, która jest prosta od wewnątrz, od zewnątrz ma taki kształt trochę, tak jakby się trochę wydyma. No i to jest zdecydowanie coś, jakby krój jeansów, o których bym nie pomyślała, gdyby nie internet, gdyby nie to, że zaczęłam je widzieć w internecie, czy na Instagramie, czy u osób, które gdzieś tam robią content o modzie, które zaczęły je pokazywać. No i gdzieś tam kiełkowało to we mnie. Akurat tutaj dużo czasu mi zajęło, dlatego że zobaczyłam te jeansy, opowiadałam w zakupach, że te konkretnie w sklepie w styczniu, nie miałam czasu ich zmierzyć, potem nie miałam czasu wrócić do tego sklepu i myślałam o nich przez chyba 4 miesiące czy 5 miesięcy. No i w końcu w maju wróciłam do sklepu i kupiłam te spodnie. Następną rzecz kupiłam w zeszłym roku i przyznam szczerze, że gdyby znowu nie internet i nie to, że zaczęłam widzieć te rzeczy, to raczej bym do tej rzeczy nie wróciła. Mówię tutaj o butach, a konkretnie o moich balerinach, takich, które mają tutaj, wiecie, taki ścięty nosek. Ja nosiłam baleriny, kiedy były modne po raz ostatni, czyli to był rok 2010-12, coś w tym stylu. Pamiętam, że wtedy miałam naprawdę takie baleriny, które bardzo, bardzo chciałam kupić. One były wtedy dość drogie, ale w końcu je kupiłam i pamiętam, jak po prostu znosiłam je, słuchajcie, do momentu, aż już te buty się rozpadły. No i potem, szczerze mówiąc, po tym jak przeszła ta moda na baleriny, mi też przeszła ochota na noszenie balerin i nie przypuszczałam, że kiedykolwiek do nich wrócę. Nie przypuszczałam, że to będą buty, które będę chciała sobie kupić. No i to kiełkowało we mnie trochę, bo pamiętam, że jak na początku zaczęłam widzieć baleriny właśnie takie w tej nowszej odsłonie, czyli te takie ze ściętym noskiem, to naprawdę myślałam, że serio, naprawdę nie ma innych butów, które możemy nosić. No i gdzieś tam, słuchajcie, ekspozycja internetu moja na te buty spowodowała, że w pewnym momencie stwierdziłam, że jeżeli bym miała wrócić do balerin, to właśnie chciałabym takie z kwadratowym noskiem. No i słuchajcie, kupiłam te. Bardzo, bardzo je lubię, bardzo, bardzo fajne buty, bardzo podoba mi się ten krój tych butów, w sensie kształt tych butów. Wiem, że w tym sezonie
te baleriny poszły jeszcze dalej, one są jeszcze bardziej kwadratowe, mają te noski, ale dla mnie takie, wiecie, coś pośredniego jest idealne i wystarczające. Jak już jestem przy butach, większość tych rzeczy, jeżeli chodzi o ubrania, to pokażę Wam buty. Nie wiem, czemu akurat buty są tym, co jestem w stanie pod wpływem internetu kupić. W każdym razie następne buty, które Wam pokażę, nigdy w życiu nie przypuszczałabym, że one mogłyby mi się zacząć podobać. Zawsze wydawało mi się, że to są okropne buty, kojarzyły mi się ze starszymi panami, którzy takie buty nosili. No i powiem szczerze, że w sumie troszkę to trwało, ale dość szybko dałam się przekonać. I mówię tutaj o butach typu Penny Loafers, które kupiłam na początku tego roku. Akurat miałam to szczęście, że słuchajcie, kupiłam je w second handzie i one były kompletnie nowe. Mówiłam o tym nieraz, że jeżeli chodzi o buty, to mam bardzo duży dystans do kupowania butów z drugiej ręki i zasadniczo kupuję je wtedy, kiedy mam gwarancję, że one są nowe, tudzież są praktycznie nienoszone i łatwe do dezynfekcji. Te były nowe, nienoszone. No i słuchajcie, naprawdę do tej pory się zastanawiam, jak to się stało, że buty, które zawsze naprawdę po prostu reagowałam na nie bardzo negatywnie, że nagle zaczęły mi się podobać. No ale to jest właśnie między innymi kwestia ekspozycji na dane trendy, że im częściej, im dłużej, im więcej ich widzimy, tym bardziej prawdopodobne, że damy się przekonać, żeby danej rzeczy spróbować. I tak było z tymi butami. Tutaj jakby wydaje mi się, że dużo chyba widziałam na Instagramie i jak oglądałam YouTube'a takiego właśnie związanego z modą, to gdzieś tam te buty się przewijały. No i słuchajcie, mam, noszę i jestem bardzo zadowolona. Następną rzecz kupiłam, wydaje mi się, że głównie pod wpływem jednej osoby, pod wpływem Anny Newton, która jest youtuberką z Wielkiej Brytanii, którą oglądam. Ona ma taki content, który jest takim contentem lifestyle'owym. Wydaje mi się, że zaczęła w ogóle od, wiecie, kosmetyków, potem trochę zaczęła modę, mieszkanie w domu i tak dalej. Natomiast w ciągu ostatnich lat bardzo gdzieś tam zaczęła robić dużo takiego kontentu modowego. Jej styl absolutnie wyewoluował, jestem pod bardzo dużym wrażeniem. No i wydaje mi się, że ona była jedną z pierwszych osób, które spowodowały, że kupiłam sobie, słuchajcie, koszulę, taką jeansową koszulę, taką narzutkę, kurtkę, nie wiem jak to nazwać, bo czy to jest koszula jeansowa, tylko ona jest taka bardzo, bardzo gruba. Na pewno widziałam te koszule u niej i ona zaczęła je nosić. I nawet to nie było tak, że ja stwierdziłam, że w sumie może bym sobie kupiła, że może to jest coś, czego mi w szafie brakuje i tak dalej. Nie, absolutnie, po prostu gdzieś tam to mi się podobało i jak trafiłam, słuchajcie, na tą rzecz w second handzie i jeszcze z metkami i z marki All Saints, którą bardzo lubię, po prostu ją kupiłam. I jak wspomniałam o Anie, to w sumie przypomniałam sobie o jeszcze jednej rzeczy, którą też wydaje mi się, że poniekąd przez rzeczy, które u niej widziałam, chciałam kupić. I mówię tutaj o tym takim srebrnym w kolorze naszyjniku z takich dużych kulek. Ten naszyjnik już niestety, ale po prostu słuchajcie, znosiłam tak, że widzę, że połowa tych koralików już jest pościerana. Ja go znalazłam w second handzie, to nie było, wiecie, nic, co jest w wysokiej jakości, natomiast ona miała taki właśnie, ma taki naszyjnik, który jest bardzo podobny, dużo, dużo droższy, w złotym kolorze. No i pamiętam, że bardzo, bardzo mi się ten naszyjnik podobał, więc jak znalazłam taki w second handzie i jeszcze do tego srebrny, akurat podoba mi się to, że on jest srebrny, a nie złoty, to nawet się nie zastanawiałam i tą rzecz kupiłam. To tyle, jeżeli chodzi o ubrania. Mam kilka kosmetyków, które chcę Wam pokazać i dwie takie rzeczy. Jedna, powiedzmy, że taki organizer, można tak powiedzieć. I druga rzecz też beauty, ale nie kosmetyk. No i zacznę, słuchajcie, od kosmetyków kolorowych. Takich, których też nie sądziłam, że do tego wrócę.
I mówię tutaj o, słuchajcie, błyszczykach. Ja bardzo lubię rzeczy do ust ogólnie, bardzo dużo ich mam, natomiast zazwyczaj po co sięgam, jeżeli chodzi o kolorowe rzeczy, to lubię takie szminki, które są, wiecie, takie półprzezroczyste, lekko zazwyczaj matowe, w ostatnim czasie może troszkę bardziej błyszczące, natomiast coś, co daje kolor i jest takie albo satynowe, lekko matowe, może ewentualnie z lekkim błyskiem. I nie sądziłam, że wrócę do błyszczyków. Błyszczyki przez YouTube'a Beauty zaczęły się przewijać już pewnie z rok albo i dłużej, gdzieś tam, jakby nastąpił odwrót, natomiast mam wrażenie, że teraz się stały super popularne. No i słuchajcie, mam dwa, które kupiłam w ostatnim czasie właśnie pod wpływem internetu. Jeden jest średnim zakupem, drugi jest absolutnie rewelacyjny. Pierwszy, który kupiłam, to jest ten błyszczyk marki Merit. Bardzo byłam ciekawa tej marki, to jest marka chyba amerykańska, mi się wydaje. Wydaje mi się, że ona w Polsce nie jest dostępna. To jest jedna z tych marek, co to wiecie, naturalne, kosmetyki, bla 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 i tak dalej. Jakby to nie są rzeczy, które do mnie przemawiają osobiście. Natomiast byłam ciekawa tej marki i stwierdziłam, że kupię sobie błyszczyk właśnie od tej marki, bo po prostu miałam ochotę kupić sobie właśnie albo błyszczyk, albo taki olejek. Zasadniczo to jest chyba... Tak, to jest tak zwany lip oil, czyli olejek taki do ust. Nie taki typowy błyszczyk. No i on bardzo fajnie na ustach wygląda, natomiast moje usta potwornie wysusza, więc stwierdziłam, że raczej jakby czasem po niego sięgam, bo on jest bardzo ładny. Ale jeżeli mam bardzo nawilżone usta. No i jak ten okazał się średnio udanym zakupem, to kupiłam, słuchajcie, to. To jest Ole Henriksen, to się nazywa Peptide Lip Treatment. To jest bardziej właśnie taki niby balsam nawilżający, ale on ma i kolor, w sumie nałożę go, bo czuję, że mam usta trochę przesuszone. On ma taki bardzo lekki kolor, no i ma błysk. Faktycznie czuć, jakby on się nie klei, czuć jakby był błyszczykiem. Ten, który mam, jest w kolorze Strawberry Sorbet. On jest taki mleczny, dość jasny. W sumie nie wiedziałam, jaki wybrać i też jak poszłam do Sephory, to były dwa na krzyż, więc wiedziałam, że spróbuję ten. Ten jest absolutnie super. Jeżeli myślałyście o tym, żeby kupić sobie ten błyszczyk, bo wiem, że on teraz gdzieś tam krąży po internecie i ludzie go polecają, moim zdaniem warto, bardzo, bardzo dobrej jakości błyszczyk. I następna rzecz, którą kupiłam, słuchajcie, chyba nie pamiętam, żebym kupiła kosmetyk tak szybko pod wpływem czyjegoś polecenia i to jeszcze była na dodatek reklama. To jest serum z La Roche-Posay Mela B3. To jest serum na przebarwienia. Ja generalnie nie mam bardzo dużo przebarwień, natomiast niestety, ale jeżeli gdzieś tam mam, jeżeli pojawiają mi się pryszcze, to one zostawiają przebarwienia. Na początku roku miałam bardzo duży problem z cerą, tutaj w okolicach czoła zwłaszcza. Przypuszczam, że wynikało to z odstawienia pewnego leku, że po prostu wysypało mnie i słuchajcie, musiałam odstawić całą pielęgnację. Jednej rzeczy tylko zasadniczo używałam przez prawie miesiąc. No i zostawiło mi, to, ten wysyp po prostu zostawił mi gdzieś tam przebarwienia. I oprócz tego mam tutaj, tego zazwyczaj nie widać, bo mam okulary, ale takie dość, no może takie, przebarwienie po słońcu, które mam już od paru lat i ono zawsze gdzieś tam, wiecie, jak jest lato, to jest bardziej widoczne, zimą mniej. No i to jest serum właśnie na przebarwienia, które nie ma chyba witaminy C, tylko ma jakiś tam składnik, który jest niby nowy na rynku, coś tam, coś tam, coś tam. Słuchajcie, obejrzałam film, to był film Lily Pebbles, ona też jest youtuberką z Wielkiej Brytanii. No i słuchajcie, i zamówiłam go po prostu niemalże natychmiast. I w tym momencie jestem mniej więcej w połowie butelki i wydaje mi się, że to całkiem nieźle działa. Aczkolwiek wiecie, dopóki nie zużyję całego, to ciężko powiedzieć. Następna rzecz, to jest taka śmieszna rzecz, która... wracam znowu do Anny Newton. Ale tak, zobaczyłam to u niej i stwierdziłam, że to mi się przyda może. I to jest, słuchajcie, taka malutka, taki malutki organizer, który... zamykany jest na magnes i ma takie niewielkie przegródki. Można to nosić w torebce. Ja tego używam, jak wyjeżdżam
I sobie tutaj pakuję, wiecie, wszystkie jakieś tam witaminy, suplementy, tudzież ewentualnie jakieś inne leki, które potencjalnie bym mogła potrzebować, tudzież jakieś plastry i tak dalej. To jest właśnie małe, nie muszę dzięki temu brać tych rzeczy, wiecie, w opakowaniach, zwłaszcza, że tutaj w Stanach po prostu wszystko jest w takich wielkich butelkach sprzedawane, więc branie, wiecie, butelki z witaminami, nie wiem, z lekami przeciwbólowymi, które też są po prostu w takich butelkach wielkich, to wszystko zajmuje miejsce, więc jak zobaczyłam to u Anny, stwierdziłam, że może mi się przydać. I faktycznie powiem, że to mi się przydaje i jest to całkiem nieźle wykonane. Kupiłam to oczywiście z Amazona, z jakiejś chińskiej firmy. I ostatnia rzecz, słuchajcie, to był dość spory wydatek, dlatego kupiłam sobie tą rzecz na urodziny. Stwierdziłam, że no 40 coraz bliżej na horyzoncie niestety i że same kosmetyki są może niewystarczające, że wypadałoby może coś dorzucić do mojej pielęgnacji i tak dalej. Pielęgnacja skóry to jest mój absolutny konik. Mogę mówić o tych rzeczach po prostu do końca świata i jeszcze dłużej. No i słuchajcie, bardzo długo się zastanawiałam nad tym, ale stwierdziłam potem, okej, idą moje urodziny, nie miałam nic na oku takiego ubraniowego, poza torebką, której nie mogę kupić. Jeżeli bym była w stanie ją kupić, mówiłam o niej w zakupach, które chciałabym sobie kupić na lato. No jakby tamta torebka była dostępna, to bym sobie ją kupiła, ale nie była, więc kupiłam, słuchajcie, maskę LED-ową marki Current Body. O, do góry nogami. Current Body LED Light Therapy Mask. Czyli taka maska. Czekajcie, włączę ją. Tutaj ma czerwone LEDy, które mają działać przeciwstarzeniowo, jakby pobudzać skórę, żeby była bardziej elastyczna i tak dalej. No i to jest coś, o czym nawet nie wiedziałabym, że istnieje, gdyby nie internet. Widziałam takie maski u właśnie tych dwóch youtuberek, o których wspominałam. Widziałam je u wielu osób, które oglądam. No i oczywiście to jest drogi zakup, więc naprawdę długo się zastanawiałam nad tym, czy chcę wydać te pieniądze. No ale stwierdziłam, że czemu nie, że nie chodzę, wiecie, na paznokcie, bo robię je sobie sama. Nie chodzę do kosmetyczki na jakieś zabiegi, bo nie wiem, zawsze stwierdzam, że o Jezus Marek, to wszystko jest drogie. No i jak pamiętam, że byłam w zeszłym roku na urodziny właśnie, poszłam do takiego salonu kosmetycznego, gdzie tam miałam masaż, jakieś zabiegi, coś tam. Było to okej, ale powiem szczerze, że mam mało zaufania do ludzi, jeżeli chodzi o te rzeczy. W sensie nic mi się tam nie stało, ta osoba była profesjonalna i to też jest sieciówka, ale nie wiem, jakoś zrobiłam ten masaż. Miałam taki moment, że stwierdziłam, że a może raz na jakiś czas wrócę, ale jakoś do tej pory nie wróciłam, minęło półtora roku. Także stwierdziłam, że to będzie inwestycja właśnie i powiem, że jak ją kupiłam, to zaczęłam ją regularnie używać. Ona działa w ten sposób, że tam włącza się ją, ona po 10 minutach się wyłącza. Potem pojechałam na wakacje i nie wróciłam do niej, teraz muszę wrócić do używania tej maski. No i zobaczymy, czy poprawi kondycję mojej skóry, bo wiecie, jakby moja skóra jest w całkiem niezłej kondycji, poza przebarwieniami, z którymi walczę. Natomiast zobaczymy, bo taką maskę trzeba używać regularnie przez dłuższy czas, żeby tak naprawdę było widać jakieś efekty. To wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli Wam się podobał, to dajcie mi znać, bo to jest taki nietypowy film jak na mój kanał. Możecie zostawić kciuka w górę, komentarz, cokolwiek, co da mi znać, że film Wam się podobał. Jeżeli mnie oglądacie, nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w moich następnych filmach. Cześć!